Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach, a więc jesteśmy u bram, u wejścia do ściany Alduina. Jako smocze dziecię, musimy postawić pierwszy krok. I zobaczymy, co nam powie. Niebiańska przystań. Ty się niewidzialny zrobiłeś? Trochę się pośpieszyłem, co? Niesamowite. Można dostrzec, jak rzemieślnicy Akawirczyków zaczęli inspirować się o wiele bardziej potoczystym stylem Nordów. Interesuje nas ściana Alduina, prawda, Esbernie? Tak, oczywiście. Podejrzewam, że później będziemy mieć więcej czasu, by się rozejrzeć. Zobaczmy, co jest przed nami. Kości Szora. Jest! Ściana Alduina. W doskonałym stanie. Nigdy wcześniej nie widziałem wspanialszego przykładu płaskorzeźby z wczesnej drugiej ery akademickiej. Esme, potrzebujemy informacji, a nie wykładu z historii sztuki. Tak, tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Spójrz, to Alduin. Ta tablica pokazuje zaranie czasów, gdy Alduin oraz Smoczy Kult rządzili Skyrim. Tutaj ludzie sprzeciwiają się swoim smoczym władcom podczas legendarnej Smoczej Wojny. Upadek Alduina stanowi najważniejszy element ściany. Widzisz? Tutaj spada z nieba. Języki Nordów, mistrzowie głosu, zebrali się przeciwko nim. Wiadomo, jak go pokonali? Czy nie po to tu jesteśmy? Ach, cierpliwości, moja droga. Akawirczycy nie byli zbyt bezpośrednimi ludźmi. Wszystko ujęte zostało w alegoriach oraz mitycznym symbolizmie. Tak, tak. Te wici, które wydostają się z ust norskich bohaterów, to akawirski znak, symbolizujący krzyk. Ale nie sposób dowiedzieć się, co ten krzyk oznacza. Chcesz powiedzieć, że użyli krzyku, by pokonać Alduina? Na pewno? To by miało sens. Najpewniej coś związanego ze smokami, albo samym Alduinem. Pamiętaj. Tę ścianę wzniesiono ku przestrodze przyszłych ostrzy. Nic nie znalazło się tutaj przez przypadek. A więc szukamy krzyku. A niech to. Potrafisz sobie wyobrazić coś takiego? Krzyk zdolny strącić z nieba smoka? To by nie było złe. Miałem nadzieję, że mój da radę. Siwobrodzi mogą coś wiedzieć. Obawiałam się, że to powiesz. Nie o czym, nie o niczym takim nie zdarzyło mi się słyszeć. Musimy poprosić o pomoc siwobrodych. Liczyłam, że uda nam się uniknąć mieszania ich w tę sprawę, ale nie mamy wyboru. Co masz przeciwko siwobrodym? Gdyby postawili na swoim, czekałyby cię długie posiedzenia na tej ich górze i gadanie do nieba, czy co oni tam robią. Siwobrodzi tak bardzo boją się potęgi, że z niej nie korzystają. Pomyśl o tym. Czy próbowali zakończyć wojnę domową? Albo zrobili cokolwiek w sprawie Alduina? Nie. I boją się ciebie. Boją się twojej potęgi. Wierz mi, nie trzeba się bać. Pomyśl o Tiberze Septimie. Myślisz, że założyłby cesarstwo, gdyby słuchał siwobrodych? Nie martw się, nie boję się własnej potęgi. To dobrze.
Siwobrodzi mogą cię wiele nauczyć, ale nie pozwól, by odsunęli cię od twego przeznaczenia. Jesteś smoczym dziecięciem. I tylko ty możesz powstrzymać Alduina. Nie zapominaj o tym. Lepiej pójdę zobaczyć, co Arngeir wie o tym krzyku. Świetnie. Miło, że już cię przyjęli w szeregi swojego małego kultu. Jakoś mam wątpliwości, czy pomogliby mnie lub Esbernowi. Rozejrzymy się po niebiańskiej przystani i zobaczymy, co jeszcze zostawiły dla nas dawne ostrza. To taka kryjówka, że lepszej nie trzeba. Niech Talos macie w swej opiece. Na trzecią tablicę. Przepowiednia, która w pierwszej kolejności... Gardło świata, powiadasz. Fajne miejsce, no. Ale też chętnie bym się tutaj rozejrzał, co? Może faktycznie zostawili coś ciekawego? O. Ogólnie spoko, ale słabsze niż to, co my mamy, nie? Ja mam 90 ileś, a ona ma też coś koło tego. Prowadź. Ale już się powoli tak jakby zbliżał. O, zguba smoków, wow. Łech. Już się tak powoli zbliża, 67. Zguba smoków, 45. Dodatkowe 35 punktów obrażeń wobec smoków, 10 punktów obrażeń od porażenia wobec innych, czyli łącznie 55. Jestem tuż za tobą. Czym mogę służyć, mój tanie? Ty przodem, ja za tobą. Dobra, to jeszcze się rozejrzymy. Jak tutaj coś już było, to może jeszcze coś będzie. O kurde, już się przeciążyłem, ale jaja. Wciąż tu jestem. Czekam tylko na rozkaz. Mogłabyś coś kurde ode mnie zabrać, wiesz? To powinienem posprzedawać te rzeczy słowika. O, wiem, co weźmiesz ode mnie, jeżeli dasz radę. To. Prowadź. Sobie narobimy tych opasek zaraz, wiecie? Myślę, zanim się kurde wybierzemy do Siwobrodych, to pewnie i tak po drodze przecież Biała Grań niedaleko. Tu sobie tych opasek narobimy, kowalstwo się trochę przy tego potemperuje, bo musimy to ogólnie robić. O, aha, tu się wychodzi, okej. Okay. Myślałem, że to dalej się będzie. Proszę ja was. Okej, ale to chyba wszystko. No dobra. To spadamy.
Barabi. Barabi. Okej, pora na kowalstwo, moi drodzy, sorki, ale trzeba też paska. To nie potrwa długo. Coś tam podskoczyło. Mówię, będzie chwila, to gdzieś tam chyba spędzę pomiędzy nagraniami dużo więcej czasu, żeby to po prostu... Będę sobie tu siedział i klikał, może tak, i pokażę wam później wynik, ale na razie średnio z tym czasem, cały czas. Ale dobra, coś tam przy okazji rzeźbimy powolutku. No to co? Wysoki Hrodgar, lecimy. Ale tu wysoki naprawdę jest, nie? Zobaczymy, co tam powiedzą. A tu musi być zimno, nie? Tak się wydaje, kurde. Niby ognia dużo się pali, ale mam wrażenie, jakby to miało być tak zimno, że ja pierdolę po prostu. Kto wie? Niech cię wiatr prowadzi. Muszę nauczyć się krzyku, który pokonał Alduina. Skąd o tym wiesz? Kto ci o tym powiedział? Czemu ty mi nie powiedziałeś? Ma to jakieś znaczenie? Tak. W przypadku spraw tak wielkiej wagi musimy znać twoją opinię i wiedzieć, po czyjej stoisz stronie. Nie mam niczego do ukrycia, ostrza pomogły mi się o tym dowiedzieć. Ostrza? Oczywiście. Mieszanie się w sprawy, które ledwo rozumieją, to ich specjalność. Ich lekkomyślność i buta nie znają granic. Zawsze próbowali zawrócić smocze dziecięta ze ścieżki mądrości. Niczego cię nie nauczyliśmy? Godzisz się być narzędziem w rękach ostr? Pozwalać się wykorzystywać do ich celów? Chcę pokonać smoka? Ostrza chcą pokonać Alduina, ty nie? To, czego chcę, jest nieistotne. Tego krzyku użyto już wcześniej, czyż nie? A znów mamy ten sam problem. Czyżby się okazało, że Alduina nie można pokonać? Ci, którzy obalili go w zamierzchłych czasach, jedynie odwlekli dzień sądu. Jeśli koniec świata ma nastąpić, niech się tak stanie. Niech nastąpi koniec i odrodzenie. Więc mi nie pomożesz? Nie, nie teraz. Najpierw musisz powrócić na ścieżkę mądrości.
Kurwa. Smocze dziecię, czekaj. Wybacz mi. Postąpiłem gwałtownie. Pozwoliłem, by emocje przysłoniły zdrowy rozsądek. Podjebał ci miejscówkę. Przypomniał mi o mym obowiązku. Decyzja, czy ci pomóc, czy nie, nie należy do mnie. Więc nauczysz mnie tego krzyku? Nie. Nie nauczę cię tego krzyku, gdyż go nie znam. Zwie się smokogrzmot, lecz jego słowa mocy nie są nam znane. Nie żal nam tej straty. Dla smokogrzmotu nie ma miejsca na drodze głosu. Wydawało mi się, że znasz wszystkie słowa mocy. Ale nie smokogrzmot. Krzyk ten utracono, nim historia zaczęła swój bieg. Możliwe, że znali go jedynie jego twórcy. Nie ze mną ci jednak o tym rozmawiać. Co takiego złego jest w smokogrzmocie? Powstał dzięki ludziom żyjącym w czasach niewyobrażalnego okrucieństwa smoczego kultu Alduina. Ich umysły zostały przeżarte nienawiścią wobec smoków. Więc cały swój gniew przelali w ten właśnie krzyk. Gdy poznajesz krzyk, staje się on nieodłączną częścią ciebie. W pewnym sensie to ty stajesz się krzykiem. Jeżeli chcesz poznać ten krzyk, musisz przyjąć całe jego zło. Jak pokonam Alduina, skoro krzyku już nie ma? Jedynie Parturnax, mistrz naszego zakonu, jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli zechce. Kim jest Parturnax? Jest naszym przywódcą. Przewyższa nas w arkanach drogi głos. Dlaczego jeszcze nie znam Parturnaxa? Żyje w odosobnieniu, na samym szczycie góry. Rzadko z nami rozmawia, a do obcych nie odzywa się nigdy. Stanąć przed nim to wielki zaszczyt. Jak wejść na szczyt góry, żeby się z nim spotkać? Jedynie ci, których głos rozbrzmiewa siłą, są w stanie odszukać drogę. Chodź, nauczymy cię krzyku, który wskaże ci drogę do Parturnaxa. Okej. Droga do Parturnaxa wiedzie przez te bramy. Pokażę ci, w jaki sposób otworzyć drogę. Pokaż. Czyste niebios. Come on.
Przekażę ci własne zrozumienie czystych niebios. To ostatni dar, jaki od nas otrzymasz. Ho, ho, ho. Przedziecie. Korzystaj z niego mądrze. Usiana niebezpieczeństwami. Nie lekceważ jej trudów. Nie zatrzymuj się. Nie trać celu z oczu, a na pewno dotrzesz na szczyt. Okej, dzięki. Lydia. No, ciekawe co to za trolle, kurde, znowu spotkamy, nie? Na naszej drodze do Parturnaxa. Już tam coś widzę. Aha, dostajemy jakieś, kurde, wpierdolek delikatny od tej mgły. No, chyba nic poważnego, co? Może jednak. Leżeć. To taki mróz chyba, nie? O! Kurwy. Już myślałem, że to on mi kryta, to bym tam chyba wyskoczył przez okno, nie? Bo po prostu nie zdzierżyłbym tego. O, i oczywiście koza zamordowana, no jak? Nie mam mocy. To jeszcze nie jest najgorsze. Szczęściara.
Jestem tak pochłonięty tą podróżą, że nie mogę nic wykrztusić z siebie. Wybaczcie. Co ty kurwa jesteś? Drem, Jolok, witaj, Wundunik. Jestem Partur Nax. Kim jesteś? Co przywiodło cię do Strunmach, mej góry? Zaskoczyło mnie to, że jesteś smokiem. Jestem taki, jakim stworzył mnie mój ojciec, Akatosz. Tak jak i ty, Dovahkiinie. Powiedz mi, dlaczego tu przybywasz, Volan? Dlaczego zakłócasz mą medytację? Muszę poznać krzyk smokogrzmotu. Nauczysz mnie go? Drem. Cierpliwość. Istnieje obyczaj, któremu musi stać się zadość, gdy dowowie spotykają się po raz pierwszy. Na przykład? Wedle tradycji starsi mają pierwszeństwo przemawiania. Usłysz moje tłum, poczuj je w kościach, sprostaj mu, jeśliś Dovahkiinem. No chyba jestem, nie? Po cóż mnie szukać, jeśli nie dla Tinvah? Podarunek, Dovahkiinie. Joj, zrozum ogień, jak czynią to drwowie. Pokaż mi teraz, na co cię stać. Przywitaj mnie nie jak śmiertelnik, lecz jak Dovah. To, tak? No to masz. Ach, tak. Sosedow Losmul. Smocza krew jest w tobie silna. Już dawno nie miałem okazji podyskutować z kimś z mego gatunku. Ach, wiesz. Dużo by gadać. Tak nim zawiało trochę, myślałem, że go zwieje, kurde, jakiś wiatr. Mocniej. A więc ta wędrówka miała na celu spotkanie ze mną. Niełatwe zadanie dla Zior, śmiertelnika, nawet dla Dovahsos, smoczego dziecięcia. O co chcesz zapytać? Możesz nauczyć mnie smokogrzmotu? A, spodziewałem się ciebie, Proda. Nikt nie przebyłby tak długiej wędrówki dla Tinvah ze starym Dovą. Nie, ty szukasz broni przeciwko Alduinowi. Skąd wiedziałeś, że przychodzę po smokogrzmot? Alduin Komet Tit. Czego innego możesz chcieć?
Alduin i Dovahkiin wracają razem. Nie znam jednak poszukiwanego przez ciebie tu, Krozis. Moja wiedza tak daleko nie sięga. Twoi pobratymcy, Jor, śmiertelnicy, stworzyli to jako broń przeciwko dowom, smokom. Nasze Hadrim Me, nasze umysły nie są nawet w stanie pojąć jego idei. Więc jak mogę się tego nauczyć? Drem. Wszystko w swoim czasie. Najpierw pytanie do ciebie. Dlaczego chcesz zgłębić wiedzę o tym tu? Podoba mi się ten świat, nie chcę, żeby się skończył. Pruza. Powód dobry jak każdy inny. Wielu myśli podobnie jak ty, choć nie wszyscy. Niektórzy uważają, że wszystko musi się kiedyś skończyć, by mógł nastać kolejny świat. Może ten jest tylko jajem kolejnego kalpa, kolejnego cyklu, Lein Vokin. Chcesz powstrzymać narodziny nowego świata? Następny świat będzie musiał sam o siebie zadbać. Az. Rozsądna odpowiedź. Rofus. Może jedynie równoważysz siły, które próbują przyspieszyć upadek tego świata. Nawet my, którzy żeglujemy po prądach czasu, nie widzimy poza horyzont jego końca. Vult Setiit Los Tarolis. Próbujący przyspieszyć koniec mogą go odwlec, a chcący opóźnić upadek, przyspieszyć go. Zbyt długo jednak daje już upust swej słabości do przemawiania, Krozis. Teraz czas na twoje pytanie. Czy wiesz, dlaczego mieszkam tu, na szczycie Monahan, zwanego przez ciebie gardłem świata? Bo jesteś smokiem? Dotrzymaj słowa i odpowiedz na moje pytanie. Drem. Cierpliwości. Odpowiadam na swój sposób. To najświętszy szczyt Skyrim. Zokrywak Strumach. Wielka góra świata. To tutaj języki, pierwsi śmiertelni mistrzowie głosu, wydały Alduinowi bitwę i ją wygrały. Za pomocą krzyku smokogrzmotu, prawda? Tak i nie. Vicnus Nicron. Klęska Alduina nie była ostateczna. Gdyby była, nie pojawiłby się tu, szukając sposobu na pokonanie go. Ówcześni Nordowie z pomocą krzyku smokogrzmotu zdołali poważnie zranić Alduina. Lecz to nie wystarczyło. Okmulag Enslad. Wykorzystano Kel, prastary zwój,
Dzięki niemu rzucono go w odmęty strumieni czasu. To stary zwój, co to takiego? Jakby to wytłumaczyć twoim językiem? Dowowie posiadają nazwy dla rzeczy, których Jor nie widzą potrzeby nazywać. To artefakt spoza czasu. Nie istnieje, lecz zawsze był. Rach Valaan są fragmentami kreacji. Kelle, prastare zwoje, jak wy je nazywacie, często były wykorzystywane do wieszczenia. Tak, przepowiednia o tobie pochodzi z prastarego zwoju. To jednak tylko cząstka ich mocy. Zofas Sulej. Twierdzisz, że starożytni narodowie wysłali Alduina w przyszłość? Kurwa, no znowu wybrało nie to co. To jednak tylko cząst. Nieumyślnie. Myśleli, że zniknie, zaginie na wieki. Myje. Dobra, nie możesz mówić szybciej trochę? W końcu się pojawi. Tidbo Amativ. Czas zawsze płynie naprzód. Dlatego... Trafne spostrzeżenie. ...mieszkam tutaj. Czekałem przez tysiące ludzkich lat, wiedząc, gdzie się pojawi, lecz nie wiedząc, kiedy. W jaki sposób ma mi to niby pomóc? Tid Krent. Czas został tu strzaskany z powodu tego, co starożytni Nordowie zrobili Alduinowi. Jeśli przyniesiesz Kel, ten prastary zwój tutaj, do Tid Ahran, załamania czasu. Mając prastary zwój, którym złamano prąd czasu, może zdołasz przenieść się wstecz na drugi koniec rozłamu. To byłaby szansa na nauczenie się smokogrzmotu od jego twórców. Wiesz, gdzie mogę znaleźć prastary zwój? Krozis. Nie. Niewiele wiem o wydarzeniach, które miały miejsce na dole w czasie, gdy tu mieszkałem. Zapewne wiesz więcej niż ja. Esbern albo Arnten mogą coś wiedzieć. Ufaj swoim instynktom. Dovahkiinie, krew wskaże ci drogę. A co, gdy już znajdę prastarzy zwój? Przynieś tutaj, do Tid Ahran. Potem Kele Vomindok. W takich kwestiach nic nie jest pewne. Spodziewam się, że więź zwojów z Tid Ahran wywoła wizję, rzut oka na moment ich stworzenia. Potem poczujesz, poznasz smokogrzmot, moc jaką miał przy pierwszym wypowiedzeniu. Dojrzysz Fut Fadon, moich przyjaciół,
Hakona, Gormlaith i Feldira. Hakon, Gormlaith i Feldir, kim są? To pierwsi śmiertelnicy, których nauczyłem Tuum. Pierwsze języki. Przywódcy powstania przeciwko Alduinowi. W owych czasach byli potężni. Sama próba pokonania Alduina, Sahroth-Hyn. Od tamtej pory Nordowie mieli wielu bohaterów, ale żaden nie był większy. W jaki sposób prostary zwój mógł przenieść Alduina w czasie? Womindok. Nie wiem. Może samym czynem sprawili, że wiedza została wymazana. Dowowie są dziećmi Akatosza. Dlatego też jesteśmy nadzwyczajnie zespoleni z biegiem czasu. Zapewne też szczególnie wrażliwi. Ostrzegałem ich przed tak pochopnym działaniem. Nawet ja nie mogłem przewidzieć konsekwencji. Nunst Nihon nie posłuchali. Twierdzisz, że tam byłeś? Tak. Kilkoro z nas sprzeciwiło się Alduinowej Tur, jego tyranii. Wspomogliśmy ludzi w jego obaleniu. Nie ufali nam jednak. Nior. Nie mieliśmy wstępu na ich sekretne narady. W dzień upadku Alduina byłem daleko stąd, ale wszyscy dowowie poczuli rozdarcie czasu. Co dokładnie robi Smokogrzmot? Nie jestem w stanie ci tego dokładnie wyjaśnić. Nigdy nie słyszałem, by ktoś go użył. Kogan. To pierwszy tłum stworzony całkowicie przez śmiertelnych. Podobno więzi smoka w okowach śmiertelności. Dla nieśmiertelnych dowów jest to zupełnie von Mindoran. Niepojęty koncept. Tak. Dzięki za tą lekcję języka, ale raczej nie zapamiętam. Jesteś mistrzem siwobrodych, czy inni przychodzą tu na szkolenie? Przynieś tutaj. Potem dojrzysz. To pierwsi. W owych czasach byli potężni. Przynieś. Potem dojrzysz. To pierwsi. W owych czasach byli potężni. A może to? Od wieków już nauczam drogi głosu. A tłum jeszcze dłużej. Nie. Do Wakinie. Inni już nie przychodzą, powiedzę, Saran. Jesteś pierwszą osobą od ponad 100 lat. Rozmyślam nad Rotmulaag, słowami mocy. Uczę, jak ich używać. To mi wystarcza. Medytujesz nad słowami. Jak? Wiedza o słowie mocy to przyjęcie jego znaczenia. Zastanów się nad znaczeniem Rotmulaag. Gdy wypełni cię ono na wskroś, dane słowo stanie ci się bliższe. Czy będę cię uczył, Dovahkiinie? Które słowo cię wzywa? Są 3 do zgłębienia. Fus, Faim i Yol. Nie wiem.
Znaczy fus już znam, fus roda, nie? A skąd ja mam wiedzieć teraz, kurwa stary? No dobra, dawaj to fus. Może on to ulepszy po prostu, jeszcze. To siła w twej mowie. Ale gdy próbujesz siłować się ze światem, on także nie pozostaje dłużny. Wyobraź sobie, w jaki sposób moc może być wykorzystywana bez wysiłku. Wyobraź sobie szept, który spycha wszystko na swej drodze. To fus. Niech jego znaczenie cię wypełni. Sum agmora. Gdy świat na ciebie napiera, ty naprzesz na świat ze zdwojoną mocą. Siła bez wysiłku dodano. Wow. Chcę medytować nad słowami mocy. Które słowo cię woła do waki? Aha, czekaj, to już było, dobra. Fajm. Dream your luck. Witaj. Wytrącenie z równowagi działa na ciebie 25% słabiej, na twoich wrogów o 25% mocniej. Okej, okay, a mogę też inne? Jak mogę inne, to od razu biorę. To jest chyba... Tu... Nie ma napisane po ichszemu, więc... No dobra, czekaj. Suma, kura, mów. Słucham. Które słowo cię woła do Wakinie? Może mogę tylko jedno też, nie? Fajm czy Jowi? Bo on mi każe wybrać. No dobra, pokaż to fajnie. W twoim języku oznacza to wygaśnięcie. Śmiertelni szybciej uczą się tego słowa niż dowowie. Wszystko, co śmiertelne, z czasem gaśnie, pozostawiając tylko duszę. Przemyśl znaczenie duszy. Unslat zi. Gdy kruche ciało zetrą tryby czasu, dusza wciąż trwa. To fajn. Niech jego znaczenie cię wypełni. Sum Arc Mora. Twoja... Przatchnie w ciebie nowe siły. Lok Tum. Kurde, nie ma tego, coś tu nie widzę. Przynieś tutaj. Kurwa mać. Sit Ahran. Potem Kele Womindok. W takich kwestiach nic nie jest pewne. Jak można zjebać wybór dialogów w tym... w RPG-u? Które słowo cię woła? Ale dawaj to fus, bo przynajmniej coś było z tego. Wyobraź sobie, to fus. Niech jego znaczenie cię wypełni. Przynajmniej coś tam było. O, jest.
Dobra. Zostajemy przy tym. Dobra, dzięki, dzięki. Ogólnie Elder Scrolls, czyli wiadomo, pradawne zwoje, to jest ogólnie temat tego wszystkiego i to, co na nich jest napisane, też się zmienia, jeżeli zależnie od tego, co się dzieje na świecie. Więc ogólnie to jest takie, to są takie strasznie magiczne zwoje, których i można użyć, i w ogóle nie każdy potrafi je przeczytać, można zwariować od tego. Tylko jacyś tam wybrani naprawdę będą potrafili przeczytać taki magiczny, pradawny zwój. Oczywiście mają w sobie jakąś nadzwyczajną moc, ale to, co na nich jest napisane, też się jakby zmienia zależnie od tego, co się dzieje, nie? Z tego, co kojarzę. No cóż, pogadamy tam oczywiście, dowiemy się, gdzie to może być. Ale nie mówię, że od razu pójdziemy go szukać. Prawdopodobnie to już jest taka grubsza lekko misja, się wydaje jakby trochę. Może być przynajmniej, i dlatego może zrobimy sobie zadanie to, co mamy pozaznaczane, czyli no oprócz tego, nie, to się tylko pogadamy po prostu opcjonalnie ze Zbernem i Zangernem. I co my chcieliśmy, to do podziemnej kuźni pójść jednak. Zamienić się w tego wilkołaka i później już się odmienimy, zakończymy ten motyw i odkryjemy niebiańską kuźnię, która przyda nam się później w kowalstwie. Więc to będzie jedno z zadań, które zrobimy w przyszłości, w następnych odcinkach. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam do innych materiałów. I do zobaczenia już wkrótce. Na razie.